jeszcze uliczne powietrze nie jest bezpieczne. Wolność jest podobno od tygodnia. Hej, dzisiejszy program to wizyta na ogólnopolskim zlocie w Farbenlere. W Dobrem, tak? W Dobrem. Nie, w Białce. W Białce, co ja pierwsze. W Białce. I tutaj pływa obok mnie Wojtek Wojda, wokal Farbenlere. I myślę, że nam opowie, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. Nie, o nic nie chodzi. Spotkaliśmy się z naszymi, że tak powiem, zwolennikami, którzy pisują do naszego fanklubu. Zawsze podkreślaliśmy, że gramy dla publiczności. I to jest na to dowód, że znajdujemy dla niej czas, żeby przyjechać na przykład tutaj z Płocka i razem z nimi spędzić trochę czasu. W tej chwili tutaj nie ma wodzie, bo jest mało miejsca, no i są ograniczone trochę, ale tak poza tym jest fajnie. A co w ogóle się dzieje tutaj przez te dwa dni? Bez to sobota i niedziela. No tak, ja myślę, że tak. Koncerty nie zorganizowaliśmy, bo koncerty gramy w innych miejscach. No i pływamy. Co prawda w koszulach, które się tam przyklejają do skóry, ale zawsze pływamy. Ratujemy się wzajem. Teraz ten. Gramy na gitarze, siedzimy przy ognisku, rozmawiamy, no wiesz, no co można robić? Nie gramy w karty. Śpicie pod namiotem. Śpimy pod namiotem, nie gramy w szachy i nie ma koncertów. To tego nie robimy, a robimy wszystko inne. Przemija jak zwykłe złudzenie, jak dziecka marzenie, jak długi, nudny, mroczny sen. Wszystko przemija, nierozerwalna przyjaźń, jak najpodlejsza zima, jak długi, nudny, jak młodość i trema, jak zieleń żywego drzewa, jak długi, nudny, mroczny sen. Wszystko przemija, jak najgorętsza miłość, jak świat, którego nie było, jak długi, nudny mroczny.
Masa młodzieży, ciepła woda, kiełbaski. Kiełbaski będą. Nie, ale ta masa młodzieży to oczywiście, to w ogóle jest tu dużo ludzi. Nie można powiedzieć, że to ma. Ale dla was. Nie, no dla nas jest tu trochę osób sporo, ale nie ta cała masa, która tutaj na przykład teraz pływa, nie? Ale tak w ogóle jesteśmy zadowoleni i mile zaskoczeni ilością osób ze względu na to, że zlot specjalnie, celowo nie był reklamowany przez nas. Chodziło nam o to, żeby przyjechali ci, którzy z naszym fanklubem, czy z nami bezpośrednio, czy z nami bezpośrednio współpracują. I w tym momencie z nami bezpośrednio współpracują, się kontaktują. Nie chcieliśmy reklamować tego zlotu, nie zależało nam na ilości. Zawsze mówiłem, że nie ilość jest ważna, w tym momencie, a jakość. Powiedz nam. To jest taki kawałek zupełnie niepublikowany nigdzie jeszcze. Nierealne ognisko. Nie, będzie zupełnie na następnej. Będzie być może na następnej płycie, nie na płycie Insekty, tylko być może na jeszcze następnej. Ale to jest tylko być może wszystko, może nigdy się nie ukaże, to zobaczymy. Kiedy budzi się dzień i zagląda przez okno, roztapiają się myśli, zamieniając słowa zaciśniętych ust. Wydobywa się krzyk, tłumiony i głuchy, lecz ciągle chcę żyć. Tak bardzo bym chciał zburzyć tę ścianę, która dzieli nas przez życie całe. Tak bardzo bym chciał zniszczyć tę ścianę, która dzieli nas przez życie całe. Bo zanim odejdę, nie wiem dokąd i po co, zanim ucieknę w najodleglejszy kąt, zanim zrozumiem, że nie warto być sobą, zanim zrozumiem, że życie to błąd, zobaczyć nowy dzień. Nie wiem, czy tego chcę, zobaczyć nowy dzień. A może warto chcieć zobaczyć nowy dzień. Nie wiem, czy tego chcę, zobaczyć nowy dzień. A może warto chcieć. Kiedy budzi się dzień i zagląda przez okno, roztapiają się myśli, zamieniając słowa z zaciśniętych ust. Wydobywa się krzyk, tłumiony i głuchy, lecz ciągle chcę żyć. Tak bardzo bym chciał zniszczyć tę ścianę, która dzieli nas życie całe. Tak bardzo bym chciał zburzyć tę ścianę, która dzieli nas przez życie całe. Zanim odejdę, nie wiem dokąd i po co, zanim ucieknę w najodleglejszy kąt, zanim zrozumiem, że nie warto być sobą, zanim zrozumiem, że życie to błąd, zobaczyć nowy dzień. Nie wiem, czy tego chcę, zobaczyć nowy dzień. A może warto chcieć zobaczyć nowy dzień. Nie wiem, czy tego chcę, zobaczyć nowy dzień. A może warto chcieć zobaczyć nowy dzień. Nie wiem, czy tego chcę, zobaczyć nowy dzień. A może warto chcieć zobaczyć nowy dzień. Nie wiem, czy tego chcę, zobaczyć nowy dzień. A może warto chcieć. Powiedz nam jeszcze, co teraz robicie? Teraz? Tak. No teraz odpoczywamy na zlocie w Białce. Generalnie przygotowujemy się na nagranie płyty studyjnej, kolejnej, która się będzie nazywała Insekty. Tak, już jest taki tytuł wiadomy. Materiał już jest przygotowany. Praktycznie przyjeżdżając na zlot, przyjechaliśmy bezpośrednio z próby. To znaczy w piątek, czyli wczoraj. Bezpośrednio z próby. Na tej próbie zrobi się ostatni utwór do płyty. W tej chwili tylko czekamy na wejście do studia, które nastąpi po Jarocinie. Jarocin, jeżeli się takowy odbędzie, bo różne głosy się słyszy na ten temat, po prostu organizatorzy najnormalniej w świecie nie chcą zapłacić zespołom zwrotów kosztów podróży i zespoły się zastanawiają, czy stać je na dojechanie do Jarocina. To jest ciekawe w ogóle, bo to jest ewenement w historii chyba muzyki światowej, że ludzie noszący deski w Jarocinie dostają pieniądze, ludzie robiący jakąś taką krecią robotę, na przykład bramkarze, którzy nie zawsze myślą głową, czasami pięściami, dostają kosmiczne pieniądze, natomiast zespoły nie dostają zwrotów kosztów podróży, bo tu nie chodzi o honoraria, ja mam w dupie honoraria, akurat jeśli chodzi o Jarocin. Chodzi mi o zwroty kosztów, bo chciałbym za coś dojechać do Jarocina i w związku z tym nie wiadomo, czy w ogóle się festiwal odbędzie. W związku z tym, my na pewno zagramy, ale wiesz, no my nie stanowimy festiwalu, to stanowi większość kapel, która tam przyjedzie oprócz nas w tym momencie, więc nie wiem. Po Jarocinie nagrywamy, tak jak powiedziałem, płytę w Modern Sound Studio Gdynia. To jest to samo studio, w którym nagrywaliśmy płytę My Maszyny. No i co jeszcze?
No i to wiesz, wystarczająco chyba dużo w tej chwili robimy. Robiliśmy materiał na następną płytę, nagrywamy ją lada dzień, a lada, znaczy nie lada, tylko kilka tygodni temu wyszła koncertówka zapowiadana Samo Życie, więc chyba na razie jesteśmy aktywni. Tak. A teraz jesteśmy aktywni w wodzie i weekend. Pamiętajcie, oglądajcie Ben TV. Jesteśmy tutaj wśród przyjaciół zespołu Farbenlehre nad jeziorkiem przy ognisku i może powiecie mi, dlaczego lubicie tę muzykę? No bo są fajne teksty. Nie, jest znakomita muzyka, genialne teksty. I ludzie przypominający ludzi. Ludzie, którzy są ludźmi. Dlatego, że są. Dlatego, że są. Że są, po prostu. Popieram koleżanki całkowicie. No. Nie no, może ja się nie będę wypowiadała na ten temat. No, po prostu słuchamy i już. Tak. Podoba mi się ten zespół. Zobaczcie mi. Powiedzcie coś. Ja sobie to wybieram. Kochamy no Farbenlehre, i... kochamy Farbenlehre. Właśnie kochamy Farbenlehre i nam to wystarczy. Dalej. Ja osobiście jestem z kumplem. Chciałem właśnie coś powiedzieć, że ja jestem z kumplem, no bo niby ja nie koresponduję z żadnym z członków, no niby fan klubu Farbenlehre. I tak przyjechałem po prostu, bo raz kasetę dostałem jedną, nie? No i tak przesłuchałem ją. No i niby Pieta mnie zaciągnął tu, nie? No i spoko, podoba mi się ta muzyka. No i... Cóż tu dużo mówić, no. Spoko. Nie, popieram kolegę, jest lux, po prostu ekstra. Dzieuszka moja, o oh, hej, hej, no ja, ruska dzieuszka moja, hej, hej, no ja, ruska dzieuszka moja, hej, hej, no ja, ruska dzieuszka moja, hej, 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 hej.
boiśmy, wszyscy się boimy. Wstydzimy się powiedzieć, że się boimy. Ja się boję, ty się boisz. Sparaliżowane słowa, w sumie nie wiadomo, czy być będzie sens. Ja się boję, ty się boisz. My wszyscy się boimy, wstydzimy się powiedzieć, że się boimy. Ja się boję, ty się boisz. Sparaliżowane słowa, w sumie nie wiadomo, czy być będzie sens. Ja się boję, ty się boisz. Strach jest w naszych oczach, paraliżuje myśli, paraliżuje sny. Ja się boję, ty się boisz. Przenika we wszystkie głowy, w sumie nie wiadomo, czy być będzie sens. Wstydzimy się powiedzieć, że się boimy. Ja się boję, ty się boisz. Sparaliżowane słowa, w sumie nie wiadomo, czy być będzie.